Cześć, witajcie w naszym kolejnym filmie. Tym razem chciałbym Wam trochę poopowiadać o L-teaninie, a więc o związku, który wpływa na taki relaks, trochę też na uspokojenie. Oczywiście jeśli pijemy herbatę, która zawiera dość dużo L-teaniny. A jakie to są herbaty? Otóż przede wszystkim herbaty zacieniane. Herbaty zacieniane, czyli herbaty, które przed zbiorami zostały przykryte, w sensie liście tej herbaty przed zbiorami zostały przykryte przez okres przynajmniej tygodnia, ale najczęściej, jeśli mówimy o herbatach akurat takich mocno zacienianych, to są to gyokuro czy też herbata matcha, no to są herbaty, których zacienianie trwało dość długo, przynajmniej 3 tygodnie, a w niektórych w sytuacjach nawet do 35 dni. Zacienianie powoduje większą zawartość L-teaniny poprzez taką sytuację, w której roślina, mając ograniczony dostęp do światła słonecznego, reaguje w taki sposób, że spowalnia proces rozkładu tej L-teaniny. A więc L-teanina w momencie, kiedy jest taki intensywny wzrost rośliny, jest jej najwięcej w roślinie i słońce akurat przeszkadza w obecności bardzo wysokiej ilości L-teaniny. Dlatego też obserwujemy taką sytuację, w której to właśnie herbaty zacieniane takie bardzo mocno, czyli herbata gyokuro, a zwłaszcza herbata matcha, ale nie tylko, bo również i kabosecia, która jest coś, to jest coś pomiędzy sencią a gyokuro. No, obserwuje się właśnie akurat w tych herbatach bardzo wysokie ilości L-teaniny. Ja akurat dzisiaj zaparzę dla Was herbatę kabusecia okomidori organic, a więc herbatę no, bardzo lubianą przez nas, herbatę, która właśnie jest zacieniana. Ona była zacieniana nie tak oczywiście długo jak gyokuro, ale dzięki temu zachowuje też takie bardzo pozytywne cechy herbaty sencia, taką też świeżość. Ja bardzo lubię herbatę kabusecie zaparzyć właśnie trochę dłużej, trochę w takim bardziej stylu gyokuro. Ja już sobie tutaj przeleję. Nad tą czarką unosi się taka właściwie morska bryza. Dlatego, że rzeczywiście ten smak umami i też ten zapach no można już wyczuć akurat z kilkunastu przynajmniej centymetrów. No i to jest super po prostu. Dzisiaj się skupię na L-teaninie, dlatego że chciałbym podkreślić właśnie takie uspokajające, takie relaksujące działanie zielonej herbaty. Pomimo tego, że herbata zielona ma w sobie kofeinę i to ma dość sporo, bo jeśli mówimy na przykład o takiej herbacie matcha, to tam jest kofeiny 2-3 razy więcej niż w normalnych liściach zielonej herbaty. Natomiast tutaj jest to, można powiedzieć, rekompensowane, a właściwie trochę taki efekt synergii się robi, jeśli mówimy o działaniu jakby całego tego związku tutaj, który pijemy, całego tego naparu, dlatego że L-teanina to jest coś, co w sensie oczywiście jest to aminokwas, tak, który ma fenomenalny wpływ na właściwości poznawcze organizmu, na naszą taką percepcję działania, umiejętność koncentracji. No i właśnie, czym jest L-teanina? L-teanina jest aminokwasem. Jest aminokwasem, który bardzo łatwo przenika barierę krew-mózg, a więc ma niebagatelny wpływ na ten mózg i no jest to coś, co po prostu działa. Wiele osób akurat szuka w taki sposób naturalny L-teaniny, dlatego że bardzo pomaga L-teanina w, no właśnie w umiejętności też skoncentrowania się, skupienia, ale też obecność L-teaniny w naparze sprawia, że
Bardzo często takie herbaty można nazwać nawet herbatami przeciwstresowymi, dlatego że L-teanina ma taką właściwość, że obniża zawartość kortyzolu w organizmie. Kortyzol, jak sami też na pewno wiecie, spotkaliście się, że jest no, hormonem stresu, tak? I obniżając ten hormon stresu, L-teanina ma takie właściwości właśnie przeciwstresowe. Co ciekawe, L-teanina ma również możliwość poprzez to przenikanie bariery krew mózg wpływu na poziom, na zwiększenie właśnie poziomu fal alfa w naszym mózgu, co też skutkuje naszą większą koncentracją, też trochę takim zrelaksowaniem się, uspokojeniem. Ma też takie właściwości trochę też przeciwlękowe, a to z powodu drugiej funkcji. L-teanina ma zdolność zwiększania poziomu GABA, czyli neuroprzekaźnika GABA w naszym mózgu, dlatego że wykorzystuje te same receptory, receptory GABAergiczne i dzięki temu ma możliwość niejako wpływania tak bardziej też no, tonizująco trochę tak, na nasz układ nerwowy, redukując w ten sposób też napięcie i stres. Trzecią właściwością L-teaniny jest świetny wpływ na polepszenie naszego snu. Dlaczego? Otóż polepszenie snu odbywa się nie poprzez działanie nasenne. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że można mieć lepszy sen dzięki L-teaninie, sen bardziej regenerujący, bardziej też głęboki, ale sama L-teanina nie działa nasennie. Dzięki temu mamy taką możliwość, zwłaszcza kiedy ja akurat polecam taką zieloną herbatę, no, można powiedzieć, napić się około godziny 16-17. Dzięki temu mamy możliwość jakby też skorzystania takiego synergicznego zarówno z działania jeszcze kofeiny, jak również dzięki temu, że w organizmie ta L-teanina naprawdę przez dobrych kilka godzin jest, nawet niektórzy twierdzą, że do kilkunastu godzin ta L-teanina się utrzymuje w organizmie, przynajmniej są to takie okresy półtrwania, oznacza to, że dzięki temu mamy możliwość uzyskania właśnie takiego trochę bardziej relaksującego snu, bardziej takiego snu głębszego. Dzięki temu mamy możliwość lepszego zregenerowania się. Kolejną funkcją L-teaniny jest wpływ na zmniejszenie czasu reakcji. To jest również bardzo ważna właściwość, która może się przydać na przykład kierowcom. Kierowcom, którzy potrzebują właśnie i uwagi, i skupienia, i również osobom, które potrzebują tego szybkiego czasu reakcji. Myślę tutaj o sportowcach, o osobach, które chcą naprawdę przekraczać swoje limity, swoje też możliwości. Ile tej L-teaniny jest tak naprawdę w herbacie i czy są jakieś herbaty, w których jest jej więcej? W herbatach zielonych jest L-teaniny najwięcej, w herbatach później żółtych, w herbatach białych jest niewiele mniej niż w herbatach zielonych, natomiast w herbatach ciemniejszych, jakbyśmy to tak uogólnili, tej L-teaniny jest stosunkowo niewiele w stosunku do tych pozostałych herbat, dlatego że często to może być 3-4-krotnie mniej niż w przypadku innych gatunków herbat. Niemniej herbata matcha akurat to jest takie źródło L-teaniny, które jest najbogatsze. Zresztą też w przypadku matchi no, spożywamy ten nabar w całości. Dziękuję Wam za oglądnięcie tego filmu. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, co to jest L-teanina i śmiało będziecie z niej korzystać.
Jeśli macie też ochotę, podzielcie się też pewnymi też wrażeniami, jak na Was wpływa L-teanina, czy czujecie trochę możliwość dzięki niej jakiegoś zrelaksowania się, trochę też odstresowania, uspokojenia. Chętnie też właśnie wysłucham, jak to u Was wygląda.